Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj wtorek, jest popołudnie, jesteśmy właśnie po obiedzie i ja postanowiłam nagrać taki krótki filmik, tylko patrzę, że teraz Koko bawi się z kotem i... Koko? Koko? Bądź grzeczna. Rozrobiłam te moje zwierzątka, nasze zwierzątka. Oglądałam ostatnio na YouTubie chyba Agnieszkę Kurowską, która jest coachem i mieszkanką Warszawy, właścicielką hotelu, która mówiła, że na Facebooku powstaje taka grupa, która postanawia wspierać lokalnych twórców, lokalne sklepy. I doszłam do słuchając jej wypowiedzi, a zapewne jest o wiele lepszym mówcą aniżeli ja, doszłam do wniosku, że to jest wspaniała inicjatywa. Ja co prawda nie widziałam tej grupy na Facebooku, bo ja wymiksowałam się z Facebooka i nie mam konta. Ale myślę sobie, że to jest fajna inicjatywa, bo zapewne tym małym sklepikom, Koko, tym małym sklepikom w tej chwili jest bardzo trudno i bardzo ciężko. Przed chwileczką, właściwie przed obiadem Wojtek puścił mi taki filmik jakiegoś właściciela, nie powiem wam nazwiska, ale jakiegoś właściciela hotelu w górach, który apeluje właśnie do Morawieckiego, żeby coś z tym zrobił. Poczekajcie chwilę. Musiałam na chwileczkę wyłączyć telefon, bo po prostu tutaj Koko szalała. W każdym razie ta sytuacja dla różnych przedsiębiorstw, przeróżnych przedsiębiorstw jest bardzo trudna. I to jest fajna inicjatywa, że powinniśmy się wspierać lokalnie. I dlatego właśnie doszłam do wniosku, że poprę tą inicjatywę i ja, mówiąc, że u nas tutaj na naszym terenie jest bardzo dużo fajnych twórców. Ja akurat interesuję się rękodziełem, więc nie mogę powiedzieć o tych osobach. Na Facebooku na pewno znajdziecie pastelowy kufer. Ta dziewczyna robi przepiękne rzeczy na drutach, więc można sobie u niej coś zamówić. Akurat do świąt myślę sobie, że się wyrobi i zdąży. Stary dom, już o tym mówiłam, o tej dziewczynie, znam ją osobiście. Tą z postolowego kuferka też zresztą bardzo sympatyczna osoba. Ze starego domu Magda robi przepiękne rzeczy i można wybrać sobie prezent na święta naprawdę w bardzo różnych cenach. Od małej rzeczy do większej, która jest droższa. Robi przepiękne talerze, bo widziałam. No, robi cudne rzeczy i to też jest fajny jakby prezent na święta. Kolejną taką osobą, którą znam, to jest Ewa Frąckiewicz. Na pewno na Facebooku też jest jej konto. Ona robi przepiękne bombki. Mam jedną bombkę, wisi u mnie zawsze w święta z takim kotem. Przepięknie maluje, tworzy piękne obrazy, więc to też jest fajny, super prezent na święta. Także może postarajmy się robić tym razem zakupy właśnie w tych lokalnych sklepach, żeby jakoś je wspomóc i żeby nie musiały plajtować i zamykać swojego interesu. Bo to jest naprawdę trudna sytuacja dla nas wszystkich, bo my sami mamy działalność gospodarczą, więc wiem, o czym mówię. Co poza tym apelem? Wczoraj rozmawiałam z moim synem i okazuje się, doszliśmy do wniosku, że w tym roku nie spędzimy razem świąt, co bardzo mnie zasmuciło, ale też
i rozumiem, że chcą te święta spędzić z dziadkami Klaudii, więc muszę wrócić do tej wiadomości, że będziemy tylko w dwójkę na święta Bożego Narodzenia. Muszę się po prostu tego przyzwyczaić. Musimy sobie tutaj zaplanować coś, żeby one nie stały się przykre. Tylko nie wiem jeszcze, nie wiem. A może po prostu ich zapomnimy, że są święta Bożego Narodzenia. Nie wiem. Jeszcze muszę to po prostu przetrawić. Kolejną rzeczą, z którą chciałam się z Wami podzielić, która bardzo mocno mnie wzruszyła. Ja wiem, że bardzo mało mówię o tym projekcie, dlatego, bo to jest projekt Wojtka i nie chciałabym tutaj absolutnie o nim opowiadać, dlaczego on się tym zajął. Nie, to nie jest jakby mój... No ale zaangażowałam się też i wczoraj rozmawiałam z Panią. Z Panią, o której nie mogę zapomnieć właściwie, a o jej historii. Opowiedziała mi oczywiście o tym, co jej się tutaj przytrafiło, jak traktowano te osoby, które pochodziły stąd po wojnie i jak potraktowano jej brata, że ledwo przeżył. Ale nie pozwoliła na pokazanie wizerunku, więc absolutnie nie będę wysyłać tego filmu do Olsztyna. Ta pani cały czas ma taką traumę, że nie to, że nie chce o tym opowiadać, ale że jeżeli zacznie o tym opowiadać szerszej grupie społecznej, to coś złego się przytrafi. Ja absolutnie szanuję decyzję tej pani, tylko właśnie myślę sobie, Boże, to jest tyle lat po wojnie, a ludzie jeszcze obawiają się mówić, a jeżeli mówią, to widzę łzy wzruszenia. Tak. To jest bardzo trudny temat, niestety. A co poza tym jeszcze? Przyszły papiery z Inspirello, tam gdzie zamawiam papiery ryżowe. I mówiłam Wam, że znalazłam taki papier. Zobaczcie, zrobiłam. Już niebawem będzie w sklepie. Tylko Wojtek zrobi haczyki, a ja zrobię sznurek. Wojtek teraz akurat w tej chwili, mówiłam Wam też, pisze tą książkę, więc ma czas ograniczony. Tak wygląda Anioł ze skrzypcami. Myślę sobie, że to jest przepiękna grafika. Tutaj kolejną deseczkę taką zrobiłam, a aniołek ze wstążką. Tak to wygląda. I tutaj jest para aniołów. Tak. I tak ta para wygląda. I tutaj zrobiłam drzewo życia, ale tym razem z takimi spękaniami. No i więcej pracy na razie nie robiłam, bo byłam zajęta tymi wywiadami. Muszę jeszcze Wam się przypomnieć, znaczy powiedzieć. Nie mogę jakoś zebrać myśli dzisiaj.
że pani Marlena, dziękuję bardzo za zamówienie w moim sklepiku. Pani Marlena zamówiła Świętą Barbarę i ta Święta Barbara będzie wysłana nie do niej, tylko do jej koleżanki Barbary. I tak jak pani Marlena prosiła, żeby ona była wysłana do 4, także dopiero w przyszłym tygodniu idę na pocztę i będę wysyłać pracę. Także jest taka możliwość, że zamówicie sobie u mnie jakąś pracę, wyznaczycie termin wysłania i ja w tym terminie ją wyślę. Dziękuję kochani, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa!